Powiesimy kolejną tabliczkę z napisem Paryż 13 listopada 2015 roku. Ta tabliczka będzie wisieć obok innych, takich jak Madryt, Londyn, Moskwa, Wiesław. Ta wojna symbolicznie zaczęta, nie tylko symbolicznie, ale historycznie, która rozpoczęła się 11 września 2001 roku, pochłonęła tysiące ofiar. Wojna bezwzględna, wojna okropna, bo stroną są niewinni, bezbronni ludzie. Jeszcze wczoraj o tej porze niektórzy uśmiechnięci, zasmuceni, zakochani, z problemami, ale mający swoje plany, swoje marzenia, dzisiaj już ich nie ma, dlatego że mordercy wydali na nich wyrok. Co my możemy, Kielczanie? Na miarę naszych możliwości możemy tu przyjść, możemy być razem. Możemy w ten sposób zamanifestować, że się z tym nie zgadzamy, z takim światem. A z drugiej strony możemy tu być po to, żeby się solidaryzować z mocno cierpiącym narodem francuskim. Bo to jest uderzenie w całą cywilizację. Dlatego dzisiaj z pokorą, z pochyloną głową, ci, którzy mogą, niech się modlą, ci, którzy mogą poświęcić chwilę na refleksję, niech myślą. Ale ta nasza obecność tutaj jest symboliczna. I niestety tylko wielcy optymiści mogą myśleć, że to będzie ostatnia tabliczka. Z przerażeniem można myśleć, jakie następne miasto? Berlin? Nie daj Boże Warszawa? O tym musimy myśleć. Musimy być po prostu razem, bez względu na pochodzenie, poglądy i opowiedzieć się po tej słusznej stronie. Dziękuję, że jesteśmy tutaj pod pomnikiem homilii. Bardzo proszę ekscelencję księdza biskupa o modlitwę za tych, którzy dzisiaj w nocy w Paryżu zginęli. Szanowni Państwo, na stronach diecezji kieleckiej ukazał się niewielki komunikat informujący o tych tragicznych wydarzeniach i o spotkaniu przy pomniku Homo Homini. Ten komunikat rozpoczyna się od słów Ojca Świętego Jana Pawła II, że każdy, niezależnie od religii, kultury, narodowości, ma prawo do życia. I gdziekolwiek jesteśmy, jako ludzie, jako chrześcijanie, tego prawa musimy bronić. Bo tylko Bóg jest suwerennym władcą ludzkiego życia. I dlatego złączeni z tymi, których Bóg w tak tragicznych okolicznościach powołał do siebie, i z tymi, którzy cierpią, chciejmy, niezależnie od naszej wrażliwości religijnej, modlić się, myśleć o tym, co się wydarzyło. Bo ta solidarność wiary i obecności dziś jest milczącym, niewielkim aktem, ale wielkim aktem, ponieważ przypomina nam, że wszyscy kochamy życie i tego życia będziemy bronić. Dlatego módlmy się wspólnie, tak jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Sanctifie et règne vien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Proponuję, abyśmy odmówili w tej godzinie miłosierdzia.
koronkę.